Dzień dobry. Dziś pokażemy Państwu sposób połączenia modułu zabezpieczenia silników UBZ302 firmy Nowatek Elektro ze sterownikiem PLC i panelem dotykowym. Połączenie zrealizowane jest za pomocą interfejsu RS485 i protokołu Modbus RTU. Stanowisko badawcze zawiera sterownik wraz z panelem dotykowym oraz moduł UBZ302 ze stycznikiem załączającym silnik oraz dwoma przekaźnikami. Jeden z nich symuluje zanik fazy zasilania, a drugi załącza stycznik silnika. Silnik ma moc 2,2 kW i prąd znamionowy około 4 A. Na ekranie dotykowym wyświetlana jest aplikacja demo sterowania i sygnalizacji dwóch silników pomp zawierająca przyciski sterowania, programowania, sygnalizacji i symulacji awarii. Po wciśnięciu przycisku szczegóły wyświetla się ekran, na którym pokazane są prądy poszczególnych faz silnika. Przycisk napięcia pokazuje wszystkie napięcia silnika. Po wciśnięciu przycisku zabezpieczenia mamy ekran ustawienia parametrów zabezpieczeń nadprądowych i napięciowych silnika. Przycisk inne pokazuje pozostałe parametry zabezpieczeń. Po powrocie do ekranu głównego i wybraniu sterowania ręcznego za pomocą przycisków start i stop włączamy i wyłączamy silnik. Oczywiście w czasie pracy silnika możemy oglądać jego parametry, czyli prądy i napięcia oraz inne. Teraz zasymulujemy zanik jednej z faz zasilających. Oczywiście następuje wyłączenie silnika. Po wciśnięciu przycisku alarm na pierwszym ekranie widzimy alarm bieżący, czyli zanik fazy. Oczywiście możemy zobaczyć też alarmy archiwalne. Teraz pokażemy symulację przekroczenia prądu maksymalnego silnika. W tym celu zmienimy nastawę prądu znamionowego silnika z 4 na 1 A. Oczywiście po uruchomieniu silnika następuje jego automatyczne zatrzymanie, spowodowane przekroczeniem prądu maksymalnego. Na panelu przednim UBZ302 i panelu dotykowym pokazane jest przekroczenie prądu maksymalnego silnika. Oczywiście, po przywróceniu prawidłowej wartości prądu znamionowego silnika IND, następuje ponowne uruchomienie silnika i na ekranie alarm bieżące, wspomniany wcześniej alarm znika i zapamiętany jest w alarmach historycznych. Za pomocą panelu dotykowego sterownika PLC możliwa jest dwustronna komunikacja z modułem UBZ302. To znaczy, moduł przesyła na panel parametry silnika, a serwisant może z panelu dotykowego ustawić parametry zabezpieczeń. Teraz ustawimy w ten sposób minimalne napięcie międzyfazowe. Ustawione napięcie pokazane jest na panelu przednim modułu UBZ302. Oczywiście możliwa jest także sytuacja odwrotna. To znaczy, po zmianie tego napięcia na panelu przednim UBZ302 jego wartość natychmiast pokazywana jest na panelu dotykowym sterownika. Podobnie możemy ustawić pozostałe parametry. Aplikacja przykładowa i film zostały przygotowane przez SCAD Automatyka dla producenta mikroprocesorowego zabezpieczenia silników asynchronicznych UBZ302 firmy Nowatek Elektro.